Cześć, witajcie. Zgodnie z obietnicą jestem. Jestem i tematem tego filmiku będzie co nieco wiadomości na temat wałów Iża, ruskiego motocykla, który cieszy się lepszą i mniejszą i większą sławą, zależy od tego kto co i jak, gdzie ucho przyłoży. W każdym bądź razie jest to silnik, który ma dosyć specyficzny wał, bardzo ciężki, wykonany z staliwa, żeliwa, trudno mi to określić, ale jest to materiał taki bardzo kruchy, bardzo łamliwy, podatny na pękanie, niestabilny, tak bym to powiedział. Otwory w przeciwwagach w tych wałach są bardzo wrażliwe na wszelkiego typu rozbicia, przeciągnięcia, przeduszenia, przekrzywienia. Także nie należy do wałów łatwych w regeneracji. Ruska myśl techniczna w różny sposób podchodziła do tych wałów w różnym okresie czasu. Były wały, które były po prostu wałami odkrytymi, z dziurami, za chwilę będę pokazywał te wały. Były wały, które miały, podobnie jak WS-ki, blachy zaklepywane. No i były też wały, są właściwie, bo to cały czas te wały występują. Są wały, które mają blachy przykręcane. Z tym przykręcaniem tych blach to bywa bardzo różnie, bo nie zawsze to paskudztwo idzie odkręcić, zwłaszcza jak gdzieś poleżało dobrze i zardzewiało. Blachy te zabezpieczane zaklepywaniem nie do końca się to sprawdza z tego względu, że tak jak już mówiłem, materiał, z którego wykonane są przeciwwagi, jest bardzo lichy, kruchy, łamliwy, źle zabezpieczony, zresztą poddawany non-stop działaniu membrany, jaką jest niewątpliwie taka puszka, którą tworzy ta blacha na wale. No, zrywa te blachy, rozpieprza kartery, cuda się, już widziałem różne rzeczy po tych blachach, także średnia myśl. Pokażę wam te wały, tak mam akurat z każdego po jednym. To jest wał, który ma blachy, to jest taki rozebrany wał, który leży u mnie po prostu w nagrodę, ma poniszczone końcówki, ja nie mam końcówek w tej chwili. Wał, który ma, jak widać, otwory na blachy. Blachy niestety nie przetrwały. Wał paskudnie ciężki, jak na tą wielkość wału. Tu jest wał, segment z przeciwwaga z wału, który miał zaklepywane blachy, tego typu blachy z takimi wielkimi otworami. One tu przychodziły i to zaklepanie, to zresztą tu widać nawet, to wszystko jest poodłamywane, poodłupywane. Także średni pomysł, ja jak wał trafia do mnie do naprawy, to nie naprawiam, znaczy nie montuję tych blach z powrotem z tego względu, że uważam, że nie ma to sensu, może więcej narozrabiać niż zyskać. I kolejny rodzaj, ten ostatni, najszerzej znany wał, to jest wał taki jak ten na przykład, który ma przeciwwagi bez blach. Strata mocy jest taka, że praktycznie rzecz biorąc przy tym wale raczej przy odpowiedniej regulacji gaźnika niezauważalna. Wał, jak widać, naprawdę nie jest lekki. Jest bardzo ciężki. Korbowód stosunkowo długi, prawie że jak przy Junaku. Końcówki na tym wale są też takie dosyć rachityczne, cienkie, ale spełniają swoje zadanie, więc dlaczego nie? Tutaj ktoś zastosował łożyska trochę nie takie jak trzeba, bo są pierścienie, powinny być odwrotnie, ale nieistotne. Cóż więcej na temat tych wałów. Najczęstszą wadą są tu wypracowania pod uszczelniaczami na tej powierzchni. Tutaj, na tej powierzchni, ostry kant na końcówce powoduje bardzo często uszkodzenia uszczelniaczy, jak zakładacie, więc na to radzę uważać, starać się robić to tak, żeby nie uszkadzać
cóż więcej. No, końcówki są podatne na wszelkiego typu uderzenia. Zobaczcie tutaj, tu widać, jak ktoś w sadystyczny sposób ściągał, nie wiem, wybijał wał, bał na, trochę się dziwię, bo wał na takich łożyskach, że praktycznie powinien sam wyjechać z karteru, a on ma poczaskaną jedną, zresztą i drugą końcówkę, nie wiedzieć dlaczego. No i później ja się tu muszę męczyć, a w tej chwili no mam problemy z tym, żeby takie końcówki załatwić. Kolejny z problemów, raczej z problemów, kolejną wadą wałów od Iża jest to, że one są, tak jak już mówiłem, bardzo miękkie. Ten materiał jest taki dupny, że po prostu złe wciśnięcie bolca, złe usytuowanie, skantowanie powoduje uszkodzenie. Tutaj możecie się przypatrzeć, zobaczcie, ktoś zaklepał przeciwwagę, żeby końcówki nie wbijać, żeby mógł mocniejszym, większym młotkiem chyba uderzyć. Tak, o to chodziło prawdopodobnie. Nie wiem, jakiś inteligentny mechanik. No i tu, co jest wadą tego wału, ktoś przysłał do naprawy. Notabene kupił korbowód. Roketa made in Taiwan. Chciał założyć Yashama. No i się okazało, że się nie uda. Dlaczego się nie uda? No bo ktoś wcześniej w sposób nieprawidłowy rozebrał ten wał. Prawdopodobnie, ja tak przypuszczam, że wcześniej z zadartym czopem, druga połówka wału jest tutaj, ktoś wziął, położył wał na trasę, dwie przeciwwagi, nacisnął z góry, żeby czop wyszedł w jedną stronę, żeby tą przeciwwagę uwolnić. I ta przeciwwaga, zobaczcie, ta przeciwwaga jest ok. Tu jest czop w miarę ciasno, byłoby fajnie. Ale ta druga przeciwwaga, w którą wszedł uszkodzony taki czop, o, widzicie? Tutaj czop wchodzi praktycznie do 3/4, jest w środku. Ja się obawiam, że niewiele będę mógł z tym zrobić, nawet jak zrobię czop wyższy, bo tu jest i zaklepany jakiś takie, widać po prostu wyszarpanie tego materiału w tym, oj, zaraz to tam pokazać. To bym musiał jakoś tak, tam widać próg taki, ktoś to punktował, cudował. No, efekt będzie tego prawdopodobnie bardzo mierny. Na czym polega naprawa takich tak uszkodzonych wałów i nie tylko, takich zużytych i że ta naprawa polega na dorobieniu nowego czopu, z reguły wyższego. To są takie półprodukty, najpierw wytoczone, nawęglone, z otworami tak jak powinno być, to już jest taki szlifowany, który później jest wciskany w przeciwwagi. A jakie wady mają? No ja teraz postaram się znaleźć. Najczęstszą wadą, uszkodzeniem jest zniszczenie bieżni w korbowodzie. Te bieżnie są tulejkami, to jest wymienne i tutaj jak się dobrze przypatrzycie, to będziecie widzieli, tam są wrzery. Regeneracja czegoś takiego polega, tak jak już powiedziałem, na dorobieniu nowego czopu, z reguły o wyższych bokach, bo 99% tych wałów, ono się rozłazi tak na zasadzie, pod prasą wylatują, nie trzymają, to już są elementy dosyć wymęczone. No i dorobienie nowej tulejki z EUH, bo tu jest prawdopodobnie, nie sprawdzałem tego, ale myślę, że to nie jest EUH, to jest prawdopodobnie jakiś materiał taki, który, nie wiem, 25HM albo coś w tym rodzaju, który ma spełniać rolę bieżni i do czasu ją spełnia, aż się nie zacznie łuszczyć, tak jak tutaj. No i założenie nowego koszyka, nowego czopu, I to jest ta cała regeneracja. Na czym ona polega, to zobaczycie, jak pokażę wam już później zrobione, jak to wygląda. Bardzo częstym uszkodzeniem jeszcze przy tych wałach jest uszkodzenie koszyka. Tu w środek
tym korbowodzie w oryginale. W oryginale przychodzi taki mosiężny koszyk, który bardzo często pęka. Tego nie było skąd brać, bo ludzie tego nie przewidzieli, żeby to można było naprawiać. Ja mam takie koszyczki dorobione z aluminium, z tego PA9. Zdają egzamin, przychodzą czwórki rolki, 4 razy 6 albo 4 na 12, 11, 8 jak to woli. I w ten sposób ratuję te wały. Tulejki w główkach korbowodu też z reguły są wybite mocno, więc wymieniamy. Tutaj macie ten korbowód tajwański, on ma łożysko igiełkowe takie o średnicy chyba 29, też jest tak, jest 29, to jest głupia średnica czopu, bo ani 30, ani 28, z reguły takie są łożyska. A tu jest oczywiście 29 i z tego tytułu łożysk takich koszyczków no niestety nie ma, jest jeszcze wąski na 16, więc w ogóle lekka kaszana, mówiąc delikatnie. No dobra, to nie wiem, to by było tyle z tego, co na temat samych wałów iża można powiedzieć. No mówię, są bardzo wrażliwe te końcówki czopy na wybijanie, więc uważajcie przy rozbieraniu, bo to naprawdę jest no wrażliwy element. W momencie, kiedy pojawiają się wrzera, końcówka jest dobra, nie jest jakaś poczaskana, pouszkadzana, a pojawiają się wrzery na poduszczelniaczami, to możecie zawsze zastosować te tulejki redukcyjne, o których już tyle razy mówiłem, przejście 17 na 20 albo z 20 na 25 i po prostu kupujecie uszczelniacz o wyższej średnicy, załatwiony temat bez jakichś wielkich kosztów, nie trzeba za końcówki płacić, tylko mówię, w układzie, kiedy to nie jest jakieś wielkie uszkodzenie czopu. Dobra, to tyle. Teraz Was zaproszę na to, jak to rozebrać, jak to rozbierać prawidłowo, żeby nie rozpierdzielić, a resztę, no to jak już będziemy regenerowali korbowód, to Wam pokażę. No, ponieważ wał iża jest dosyć duży, to no, muszę taką konstrukcję sobie zbudować. Jak widzicie tutaj, żeby położyć na laszy, żeby nie rozwalać niczego. O, w ten sposób, cyk. Tu podsuwam. Nie muszę wtedy przeciskać czopu przez przeciwwagę drugą, tylko kładę tak, jak Bozia przykazała. Czop. No, tutaj w miarę trzyma. Wał rozebrany. Ten wygląda całkiem przyzwoicie, nie jest tutaj poczaskany. Och, tu jest. Tutaj są z boku na korbowodzie podkładki, bardzo istotna rzecz, bez nich to nie działa. No i tu jest taka mała niespodzianka. Ktoś zrobił rolki luzem bez koszyka, no prawdopodobnie nie miał dostępu, czyli wał był regenerowany. Rolki długie, założone. No, działało to. Bieżnia w korbowodzie już jest z wrzerami, także będzie trzeba niestety wymienić. Te roleczki pójdą out, a założymy w to miejsce koszyk. Dobra, to teraz będę naprawiał ten korbowód wał, później Wam pokażę już efekt końcowy, jak to jest popasowane, porobione, dlaczego tak, a nie inaczej. Do następnych obrazów zatem. No, a jesteśmy po rozbiórce do końca iży. Okazało się na końcu, że nie tylko ten pierwszy wał, który ma iść na Duelsie, ma uszkodzenie przeciwwagi wewnątrz. Ten czop, który zostawiłem w tym drugim wale niewyciśnięty,
Okazało się oczywiście, że jest kucha i to taka dosyć potężna. Tu na początku zresztą będzie widać, mam nadzieję. Tam jest o taki rowek, kanałek. Tutaj czop po prostu wpada do środka. Wpadał w tej chwili. Dorobiliśmy czop praktycznie o 15 setek wyższy. Mam nadzieję, że to pomoże. Tu jest korbowód z łożyskiem takim w koszyczku. Już nie jest łomluzem. Rolki tak jak tu były. Tu lejka do góry oczywiście też zrobiona. To jest wszystko wpasowane. No, będzie składane. Przy tym wale musiałem przeszlifować korbowód, żeby móc dorobić wyższy czop. Czop też jest dorobiony wyższy. To jest z tej strony, jest tu wpada, z tej jest ciaśniej. Wyraźnie, także no, zobaczymy, co to wyjdzie. Tu jest poprawiona faza pod to, żeby było łatwiej założyć zimmering. Z jednym i drugim wale poprawione stożki. No i teraz nic, wystarczy je złożyć, wycentrować i modlić się, żeby wszystko było dobrze. Dobra, to do momentu, aż nie złożę, nie wycentruję. No cóż, wale, który mam w tej chwili na centrowniku. Częściowa porażka, bo okazało się, że wał ma uszkodzoną, pękniętą przeciwwagę w otworze wciskowym, tam gdzie był ten taki uskok, który pokazywałem. Wymieniłem przeciwwagę na inną, z innego wału. Miałem taką pojedynczą. Wszystko niby pasuje, ale w tej chwili od tej strony, gdzie jest krótka końcówka, jest bicie 5-6 setek. Z drugiej strony tu bicie jest w granicach 3 setek, to wszystko idzie w miarę w jednym położeniu, w miarę mówię, bo ten po rozmowie z klientem zostawiam to, klient się decyduje, żeby było tak jak jest. W razie nie będzie chciało działać, no to będziemy szukali, właściwie klient będzie szukał sobie innego wału i w ramach tej naprawy, którą tutaj wykonywałem, zostanie to naprawione. Wymieniony ponownie ten korbowód, także no taka niemiła sytuacja, ale niestety dotyczy to również drugiego wału. Zaraz wam pokażę. To jest wał, który miał ewidentnie rozwalony otwór. Tu praktycznie rzecz biorąc jest bicie, którego no nie powinno być. To się nie powinno zdarzyć, mówiąc krótko. Ale niestety to jest ta uszkodzona przeciwwaga. Tu jest dycha. I tu jest w tym samym miejscu 5 setek, czyli maksymalne bicie 10. Bije to po przeciwnej stronie korbowodu. Korbowód jest tu, bicie jest tutaj maksymalne. Także teoretycznie po włożeniu w karter to się ściągnie. W przypadku tego wału klient również wyraził zgodę na to, żeby to zostało. Chce taki wał. Jego decyzja. Ja po prostu muszę się dostosować do tego, czego żąda klient. Dobra, resztę już opowiem przy stole, przy biurku. I to chyba w zasadzie tyle. No, ta naprawa kosztowała mnie trochę zdrowia. Ale to o tym przy stoliku. Jestem już w biurku. Kończę teraz opowieści o Iżu. Jak sami widzieliście, nie jest to łatwa naprawa, strasznie dużo nerwów mnie te dwa wały kosztowały, tym bardziej, że za cholerę tego nie szło wycentrować po złożeniu. Jeszcze przy tym jednym wale wyszedł jeszcze jeden kwiatek, pęknięta
pęknięta przeciwwaga tu między tymi kreskami, może będziecie widzieli, a może nie. Tu jest z kolei taki piękny próg, w którym po prostu jest dziura, trzymało tylko na 2/3, nawet nie, a poza tym no, pęknięta przeciwwaga, napęknięta przeciwwaga w sumie dyskwalifikuje taki wał, przynajmniej u mnie. Ja nie chciałbym podnosić odpowiedzialności za to, że po włożeniu ten wał się rozpadnie w silniku i cokolwiek się z nim stanie. Stan, w jakim są te dwa wały od Iża, po centrowaniu widzieliście, jak dla mnie to nie jest coś, pod czym się chętnie podpisuje. Podpisuje się pod regeneracją korbowodu, ale pod wycentrowaniem tego wału, pod jakością niestety nie, o czym informowałem klientów, rozmawiałem z nimi. Oni wyrazili zgodę na to, że to ma tak zostać. Twierdząc, że nie będą tym jeździli daleko, najwyżej wokół przysłowiowego rynku, czy stodoły, czy kościoła, jak to woli. Także no, zostawiam. Mamy uzgodnienia między sobą takie czy inne, że w razie W przełożymy po prostu korbowód do wału, który będzie się nadawał do właściwej eksploatacji. Iż wiele rzeczy wybacza z tego względu, że ma łożyskowanie na łożyskach NU, o ile się nie mylę, tam są NU, w każdym razie wałeczkowe łożyska, które no, wybaczają przestawienia wału, nierównoległości i tak dalej. Szybciej padną te łożyska, ale wał jako tako będzie chodził, będzie działało. No tylko no, no nie jest to, co powinno być. Tu mam jeszcze jeden taki, który zapasowy korbowód, który zrobiliśmy, żeby było jasne. Jest to na naszym koszyku już tutaj, na koszyczku wewnątrz, o, rolki, dwa rzędy rolek. Jedne przy drugich, główka oczywiście też jest zrobiona. No i tak to się regeneruje. Czopy są z boku wyższe, czekają na wał, który ewentualnie zostaną jeszcze wtedy doszlifowane na gotowo, w zależności od tego, co do nas trafi. Dobra, komu się podobało, łapka w górę, komu nie, oczywiście w dół. Zapraszam do subskrypcji kanału i do następnego razu. Cześć!